Sarebbe tra di noi che dovrebbero fare il film. Lui presenta domani che è il film di Fondo Simo, 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 che è il film di Andrzej Zywertowicz, witam serdecznie. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich radiosłuchaczy z nieco pochmurnej Warszawy. Bardzo dziękujemy. My odwzajemniamy z Torunia. U nas słońce świeci, aczkolwiek nie jest, nie boimy się, jest gorąco. Tak, ale może lepiej się modlicie. No to zachęcajmy się nawzajem. Panie profesorze, telefonuję z tej racji, że minął rok od rządów czy wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj też konferencja w Sejmie. Parlamentarzyści, tak, posłowie próbowali podsumowywać rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, odniesie się do zarzutów stawianych przez polityków opozycji. No ale my nie jesteśmy ani opozycją, chcemy się sprawie przyjrzeć. Jak pan profesor patrzy na ten rok, co takiego, czy na co może powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy... Solidarności i wydaje mi się, że on nie był wtedy tym, który chciałby powiedzieć, że idźcie na większe kompromisy, chyba nie. Więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach południowych słaby, zanikający deszcz. Opady możliwe również na wybrzeżu wschodnim i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie, 8-10 na przeważającym obszarze, do 11 stopni na południu. Wiatr słaby z kierunku północnym. No jakiś wiatr dzwoni, bo tam są diabła nasłane i to przerywa. Udało się perfekcyjnie zorganizować jego postanowienia zwiększające bezpieczeństwo naszego kraju.
są w toku, będą realizowane w kolejnych miesiącach, a do fazy będą na terenie Polski, naszych krajów sąsiadujących wojska natowskie, zwiększają trasę bezpieczeństwa. Udało się bardzo dobrze, w dobrym klimacie zorganizować Światowe Dni Młodzieży. Pozwolę sobie na małą dygresję. Niedawno byłem składany o bezpieczeństwie w Indonezji. Nigdy katolicy w Indonezji jechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży, to mieli takie skojarzenie: jedziemy do kraju, którego prezydent był nazywał Host. To było dla nich główne skojarzenie, takie coś ciepłego w ich odczuciu. I oni wiedzieli, że jadą nie tylko na spotkanie z papieżem, ale na spotkanie z panią prezydentem. A więc drugie ważne wydarzenie organizacyjne okazało się, że nowa władza sobie z tym poradziła. I trzeci punkt, który pokazuje bezpodstawność tego całego straszenia. Otóż inwestycje zagraniczne w Polsce nie zmalały, a nawet rosną. Są kolejne decyzje o nowoczesnych inwestycjach. Nie tylko chodzi o miejsca pracy, to bardziej się powinniśmy na to nastawić, żeby samemu je tworzyć, ale o nowe technologie, które nam są dla rozwoju potrzebne. Nawet straszenie PiS-em według tych wskaźników obiektywnych skutecznego realizowania wielkich inicjatyw i rozwoju gospodarczego okazało się bezpodstawne. I co więcej, panie profesorze, można powiedzieć, że do tej pory PO i PSL miało nawet większość w parlamencie. Nie musiało straszyć się Prawem i Sprawiedliwością, opozycją. W ogóle nawet mogło się nią nie przejmować, tylko robić swoje, jeżeli ktoś miał pomysł na państwo. No właśnie, tu dochodzimy do tego drugiego punktu problemu, pomysłu na państwo, bo nagle się odsłania prawda od przecierpna. Ona się odsłania nie tylko w tym punkcie, że została podniesiona płaca minimalna, że stawka godzinowa, że jest program 500+, który wielu rodzinom dał oddech bardziej godnego życia, opinię dzieciom schludniejszych, lepszych, branek, książek i tak dalej. Tu chodzi o to, że ten rok powoli, to wiąże się także z niesprawnością rządzącego obozu na wielu polach. Rządzący obóz uczy się rządzenia nowoczesnym państwem, powoli odsyłania się głębia patologii z jednej strony, sens były takie, że trzecia RP nie troszczyła się o najsłabszych. Jednym ze źródeł przecież sukcesu Radia Maryja, to, że ono się spotkało z takim wielkim rezonansem kilkanaście lat temu, gdy powstało, było to, że ono wyciągnęło rękę do osoby zagubione w transformacji. A teraz mamy władzę, która uruchamia program gospodarczy do tych zagubionych transformacji, żeby oni byli bliżej tego, co się dzieje i tak naprawdę. Ale to, co się dzieje po stronie obecnej opozycji, oni pokazują, jak bardzo nie mają pomysłu na Polskę w momencie, sięgają po postać tak skompromitowaną, żenująco, ma chwilami śmieszną. Z jednej strony najpierw były manifestacje kodu, nie wolę, był symbolem człowieka, który zdradził za pieniądze swoich kolegów, którzy do dzisiaj nie potrafi stanąć w prawdzie, bo każdy człowiek może popełnić błędy, ale on nie potrafi stanąć w prawdzie. Został ogłoszony wczoraj jako sojusznik Platformy Obywatelskiej. To pokazuje mętne koncepcji programowej opozycji. Nie potrafią niczonej wizji rozwoju gospodarczego, wizji lepszego, bardziej sprawiedliwego funkcjonowania instytucji publicznej, wizji ograniczania ludzkich przyczyn. Mają tylko wizję żerowania na sztucznie napompowanym symbolu naszej złożonej drogi do wolności. Teraz trzeba przejść, patrząc z troską na to, co się dzieje, także do spojrzenia na nasz obóz zmian, bo jako doradca prezydenta Andrzeja Dudy czuję się częścią obozu dobrej zmiany. Jak wiemy, dobra zmiana nie zawsze jest dobra. Na wielu polach posiadamy kadry o małej umiejętności nowoczesnego zarządzania,
i w dodatku część kadr ulega pokusie wchodzenia w stare schematy rządzenia, stare patologiczne sposoby gospodarowania dobrem publicznym. Co się przecież odsłoniło z natury przecierpek? Czy bez wygrania wyboru, co sprawa jest bez względu, znaczy jak ogromna ilość o skali patologii, jakie miały miejsce, że czy ten problem mógłby być, miałby szansę, tak to błędnego objaśnienia, jaka się pojawiła teraz. Mam wrażenie, że skala patologii jest o tyle większa, że to dzisiaj dowiadujemy się, że śledztwo dziecko nie będzie cierpiało. Po trzecie, która broniła lokatorów wyrzucanych z mieszkania przed miotem rzeczy, śledztwo było prowadzone przez prokuratora w sposób karygodny. Bardzo krótko będzie obawiam się, że sejmowa komisja do spraw Ambergold odsłoni inne patologie, ale powinniśmy wszystkie poprzez drogę traktować odsłanianie tych patologii, żeby nie ulegać pokusie wchodzenia w sposób funkcjonowania instytucji, jaki się uformował przez te 8 lat rządów Platformy PSL. Bo to jest sposób nieodpowiedzialny, sposób związany z przymykaniem oczu na niekompetencje, na konflikty interesów i środowisko obecnej ekipy zmieniającej Polski oczywiście składa się z żywych ludzi żyjących między nami wszystkimi, którzy z jednej strony mają ducha patriotyzmu interesu narodowego, czasami zapominają tak naprawdę opieka prywatna jest, mam nadzieję, że to już... Panie profesorze, mam jeszcze pytanie, bo pan rozpoczął od tego straszenia, ale straszy się czasem też i ludźmi. Straszono prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim. Dziś jak gdyby tą rolę ma przejąć minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Jak pan podchodzi do tego? Czy mamy się go bać? On jest zagrożeniem bezpieczeństwa Polaków. Myślę, że bać się powinniśmy naszej uległości wobec stereotypów myślowych, że opozycja, jak rzucał przez ojca, powiedziane, nie ma pomysłu na Polskę innego, jak wybieranie kolejnego kozła ofiarnego, wokół którego będziemy ogniskować. Nawet jeśli jakiś polityk Prawej Sprawiedliwości popełnia błędy, to przecież jest normalne. To nie spotykamy się z rzeczową analizą, tylko ze zmasowanym bombardowaniem, które pokazuje, że ci, którzy współtworzyli kształt trasowania, nie tylko przez 8 lat, ale przez ponad 3 wieku, byli nastawieni na budowanie sieci pozornicznych powiązań, a nie na budowanie programów rozwojowych. A te programy rozwojowe są tworzone obecnie, bo debaty wokół planu Morawieckiego, które mogą się odbywać, rozgrywać w nieskrępowanej atmosferze, bo przecież ten program jest uchwalony, krytykowany i rzeczowo, to te debaty stwarzają szansę wygolenia młodych Polaków i tworzenia nowych pomysłów na Polskę, nowych pomysłów, poszanowanie naszej tradycji. Jeszcze mogę minutę zabrać panu? Mam pytanie jeszcze, a jak pan ocenia z perspektywy czasu to, co działo się w Parlamencie Europejskim, co do Trybunału Konstytucyjnego, obecność Komisji Weneckiej, czy marsze KOD-u? Ja bym na to spojrzał tak. Zmiana stanowiska pani kanclerz, Angeli Merkel, co do problemu migrantów. Tak zakładam, bardziej to racjonalnego, wyważonego podejścia jak taka opieka do problemu uchodźców, migrantów ekonomicznych, terrorystów. Prawdopodobnie nie nastąpiłaby, gdyby rządząca polska ekipa z całą świadomością licząc się z kosztami, stratami części opinii międzynarodowej broniła naszego interesu narodowego i w ogóle zdrowego podejścia. Każdy uchodźca prawdziwy, który potrzebuje pomocy, dostanie pomoc, ale nie możemy pozwolić sobie na chaotyczne, niezorganizowanie przyjmowanie rzesz migrantów ekonomicznych. Sądzę, że ta krytyka
Bardzo dziękuję panie profesorze za czas, za bardzo komentarz. Jeszcze raz uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym bardziej, że tutaj pan sobie się trochę chmury przejaśniają. No niech tak będzie, niech się polepsza. Bardzo dziękuję panie profesorze, szczęść Boże, do widzenia. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz. Witam serdecznie, szczęść Boże. Teraz i zawsze. Panie Andrzeju, w Sejmie zebrał się dziś zespół parlamentarny Platformy Obywatelskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej. O 10:00 zebrał się, zainaugurował posiedzenie do spraw badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej. To między innymi słowa pana marszałka Schetyny. Zespół katastrofy ma odkłamywać fałszywą narrację. Jak pan odniesie się do tego zespołu i do tej inicjatywy Platformy Obywatelskiej? Ojcze, jestem bardzo zdziwiony, bo w taki czas powstał w tej kadencji. Jest do przewodniczący, żeśmy wybrali pana Jacka Ziemniaka. On jest otwarty na... Nominowało 10 książek w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii najlepsza książka popularna naukowa poświęcona historii Polski. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistoryczna.pl. Organizatorem konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Wyjaśnienie informacje dnia w okoliczności przyczyny katastrofy, jaka wydarzyła się w 1930 roku.
informacje dnia. Dobra, to zaraz zapraszam. Posłowie Platformy Obywatelskiej powołali własny zespół parlamentarny w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nazwali go zespołem badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej. Jak panie Andrzeju, bo były szef, pan wspomniał o panu Macieju Lasku, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział, że przyczyny katastrofy smoleńskiej są znane już od 2011 roku, kiedy został opublikowany raport Jerzego Millera. Następne prace prokuratury potwierdzają te ustalenia. Mówi, do dziś nie ma żadnych nowych faktów, które stanowiły podstawę do wznowienia badania tego wypadku. Mówi, że dzisiaj jednak mamy do czynienia z sytuacją niebywałą i bez precedensu na całym świecie. Próbuje się wyeliminować z przestrzeni publicznej raport Komisji Państwowej. Jego autorów poddaje się różnym szykanom. Jego zdaniem przyczyny katastrofy, które oparte są na faktach, próbuje się zastąpić tezami nie mającymi absolutnie żadnych podstaw w materiale dowodowym. Mówi, na to nie ma i nie będzie zgody. Cały świat ekspercki, który zajmuje się bezpieczeństwem lotów, nie chce się na to zgodzić. Dwie rosyjskie korwety Bujanel mogące przenosić broń atomową wpłynęły na wody Morza Bałtyckiego. Otrzymaliśmy informację, która zmienia sytuację w naszym regionie, tak ta wiadomość skomentował minister obrony Szwecji. Wszystkie media donoszą, że dwa rosyjskie okręty z floty czarnomorskiej minęły wczoraj wieczorem duńską cieśninę, kierując się w stronę Bałtyku. Prawdopodobnie jednostki płyną teraz do rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Dodatkowo sądzono, że pozostaną one na Morzu Śródziemnym, aby wzmocnić udział Rosji w walkach w Syrii. Szwedzkie media zwracają uwagę, że rakiety na korwetach mają większy zasięg niż niedawno przeniesione do Kaliningradu Iskandery. Mogą trafić w cel oddalony maksymalnie o 2600 km. Dramatyczna sytuacja panuje na greckiej wyspie Lesbos. Lokalne media donoszą, że zamieszki z udziałem migrantów są tam codziennością. Podobnie jest na Chios i Samos, gdzie utrwało tysiące uchodźców. Jednocześnie rośnie w Grecji obawa przed kolejną falą migracyjną. Dziennikarze z Lesbos podkreślają, że sytuacja na wyspie w ciągu ostatniego roku dramatycznie się zmieniła i nie ma praktycznie dnia, aby nie dochodziło do mniejszych lub większych incydentów. O coraz większych problemach z powodu nadmiernej liczby migrantów donoszą też władze Chios i Samos. Na tę wyspę tylko w ciągu ostatnich 20 dni przybyło około 1000 osób. W Grecji wzmaga się też niepokój przed nasileniem fali migracyjnej. Jest to związane zarówno z niepewnością co do przyszłości unijno-tureckiego porozumienia, jak i wojskową operacją w Mosulu, która zdaniem ekspertów może spowodować kolejny eksodus uchodźców do Europy. Z Aten, Beata Kupiel-Wrajna, Polskie Radio. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego utknęło prawie 16 tysięcy migrantów. Apelują i wskazują błędy strażacy i kominiarze, ostrzegają przed zabójczym czarem i tłumaczą, że do wielu tragedii doprowadza ludzka nieprasobliwość. Tylko w ostatnim tygodniu w Radomiu z powodu zatrucia tlenkiem węgla do szpitala trafiło 12 osób. Tym razem wszystko dobrze się skończyło i po krótkiej hospitalizacji dwie rodziny, 8 i 4-osobowa, wróciły do domu. Minister zdrowia mistrz kominiarski Dariusz Słomczyński, bardzo często lokatorzy nie umieją zadbać o własne bezpieczeństwo i sami przyczyniają się do nieszczęść. Nie dokonała procedur, które powinna wykonać. Nie dokonała zdjęć w naszych a to były jedyne dowody materialne, które znajdowały się tlenek węgla jest bezwzględny i bezbarwny, dlatego trudno się przed nim bronić, ale nie oznacza to, że nie ma sposobu, by ustrzec się zagrożenia. Można zamontować specjalne czujniki. Dziś na wodzie sporo chmur, na krańcach południowych, na wybrzeżu wschodnim i wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie, 8-10 na przeważającym obszarze, do 11 stopni na południu. A teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 14. Zapraszam. Polski samolot. Zegarze zbliża się 13:35. Rozmawiamy dziś o opiece perinatalnej. Naszymi gośćmi są, przypomnę, Bożena Kozłowska, Fundacja Hospicyjna Hospicjum imienia księdza Eugeniusza Kutkiewicza w Gdańsku i ojciec dr Filip Buczyński, Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Ojciec Buczyński wspominał przed kilkoma minutami, że kiedy dzwoni telefon z kliniki z informacją, że istnieje podejrzenie trudnej ciąży, ojciec jedzie do rodziców i proponuje im pomoc.
Domyślam, nie uczestniczyli w odlocie kontrolnym, który odbył się 14-15 kwietnia nad Smoleńskiem. Byli tego pozbawieni. Jak mówił, napisał to w raporcie jeden z członków komisji, niestety już nieżyjący, stwierdził on, dlatego nic. Słyszałem wypowiedź pana profesora Kazimierza Nowaczyka, który mówił o tym, że też pracował w zespole parlamentarnym pod przewodnictwem pana ministra Antoniego Macierewicza z dostępem do dokumentów, jakie mieliśmy, i mówił, że zespół wielokrotnie prosił przedstawicieli komisji Millera o dyskusję, o wspólne wystąpienia. Odmawiano nam za każdym razem. Nie chciano skonfrontować też naszych ustaleń z wnioskami komisji Millera. Mówi też, że komisja Millera pracowała na podstawie zdjęć rosyjskiego fotoamatora, robiąc pomyłki w kątach, jakie przypisano samolotowi, jak się obracał. Nie znam oficjalnego raportu, w którym byłoby tyle paradoksów, mówi. Samolot obracał się po uderzeniu z brzozą, zatrzymując się na pół sekundy, a następnie obraca się ponownie. To są rzeczy niedopuszczalne, mówi. Analizy ostatnich sekund lotu samolotu nigdy nie przeprowadzono. I komisja Jerzego Millera pracowała na nieprawidłowo odczytanych danych. Dane między innymi o wysokości zostały źle odczytane i przyznała się też do tego firma, która je odczytywała, tak mówił dziś pan profesor Kazimierz Nowaczyk. To wszystko prawda, ojcze, to są także te elementy i te argumenty, za których ten zespół parlamentarny pana posła Antoniego Macierewicza został powołany, wykonał tytaniczną pracę z udziałem wielu polskich specjalistów, nie tylko polskich, ale także i zagranicznych najwyższych lotów. I w momencie, kiedy taka diagnoza się pojawiła,
wykonują dalsze ciągu, że wszystko to, było wykonane dobrze i mają zaufanie do Rosjan i do swojej pracy, którą tam włożyli. A panie Andrzeju, jeszcze mam pytanie, co pan myśli o ekshumacjach, bo są rodziny, które sprzeciwiają się temu, no po 6 latach od katastrofy, że to też kolejne dla nich cierpienie, kolejne trudne doświadczenie. No i to proponowane rozwiązanie, jak pan to ocenia też jako tak, ojcze, stracił lata. Jest to przeżycie bardzo trudne dla wszystkich tych, których jest kolejny tejże katastrofy. Ale to jest państwo, że cierpienie ze specjalistami, dodatkowe, co między innymi medycy, które to także teraz przygotowano ale muszą być również z winy wynikłe tej prokuratury i tych, którzy rządzili Polską odpiętnym w czasie katastrofy i przez następne 6 lat. Przecież obowiązkiem prokuratury było przeprowadzenie sekcji wtedy, gdy te ciała były w Polsce, do Polski przeniesione. One dwa tygodnie niektóre stały na warszawskim torwarze, a nikt nie dokonał sekcji otwarcia trumien, nie wykonał podstawowych badań, które by niewątpliwie wniosły bardzo dużo w kierunku odkrycia prawdziwych przyczyn śmierci i okoliczności śmierci ich obrażeń. Nawet spóźnione o 2 lata ekshumacji ciał doprowadziły do strasznej traumy i dotarły do przestrzeni publicznej informacja, że te ciała były po prostu w bezczestanie. Pochowano naszych bliskich w dworcach poliowych jak zwierzęta, mimo że w Moskwie pokazywano rodzinom, że są wesprzeć działalność hospicjów perinatalnych w Polsce. Ta pomoc jest bardzo potrzebna w tym momencie. Mówiono, że mają oczekiwania wobec rządzących. Którzy oczywiście byli w całości, a taki było wiążący, będą w tych ubraniach. Ciała. I te świadczenia będą finansowane, bo to jest naprawdę...